Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z czymś, na co wiele osób czekało, z racji, że jest to try on haul. Jakiś czas temu poinformowałam Was na live'ie, chyba też na vlogu, gdzieś na Instastory, że po prostu zamówiłam sobie kilka letnich rzeczy z Zaful, z Bershki, z H&M-u i też z innych stronek i po prostu czekam, aż te wszystkie rzeczy do mnie przyjdą i nagram właśnie haul. I postanowiłam, że zrobię coś takiego, jak teraz jest dość popularny try on haul. To po prostu polega na tym, że rzeczy, które do Was przychodzą, praktycznie zakładacie na siebie pierwszy raz i jest to jakby takie, wiecie, Wasze pierwsze wrażenie na ten temat. Ja część rzeczy właśnie, między innymi z paczki z Zaful, która przyszła mi dzisiaj, mam całkowicie nieotwarte, nic praktycznie nieprzymierzane, no nic nieprzymierzane, ale mam też kilka rzeczy, które są godne polecenia, które zamówiłam jakiś czas temu i stwierdziłam po prostu, że Wam je pokażę, bo bardzo często się o nie pytacie. Jeżeli tego typu odcinek Wam się spodoba, czyli właśnie taki haul zakupowy, pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę, a ja już bez zbędnego przedłużania rozpoczynam ten odcinek. Ogólnie wszystkie linki, wszystkie ceny, wszystkie sklepy będziecie mieć w opisie, także jeżeli coś Was zainteresuje, to sięgajcie tam. I co? Wydaje mi się, że właśnie pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to przejdziemy do Zaful. Zaraz, że na łóżku, tutaj Wy tego nie widzicie, ale tutaj na łóżku mam całą stertę rzeczy, czekajcie. Całą stertę rzeczy od Zaful. Jeśli chodzi o Zaful, Zaful jest to jakaś zagraniczna stronka, nawet nie wiem z jakiego kraju ona jest dokładnie, ale ma bardzo ładne rzeczy, niestety często rozmiarówki są troszeczkę w porównaniu do naszych polskich zawyżone, po prostu te rozmiarówki są duże, często też nie mają małych rozmiarów, dlatego niektóre te rzeczy mogą być na mnie za duże, dlatego stwierdziłam, że nie będę tego odsyłać, tylko założyłam specjalnie Vinted i jeżeli będę sprzedawać jakieś rzeczy, to zapraszam Was bardzo serdecznie na moje Vinted, bo Wy często się pytacie, czy mam coś do sprzedania, czy coś w tym stylu, kiedy tylko sprzedaż szafy. Jeżeli cokolwiek będę robiła, oczywiście poinformuję Was na Instastory, a później wszystko wleci na Vinted. Także co, zaczynamy, tak jak mówiłam, od Zaful. Pierwsza rzecz, będę brała po prostu po kolei. Pierwsze to jest rozmiar S. Także, tak jak mówiłam, on często nie ma XS, a XS to jest właśnie rozmiar, który ja noszę. I pierwszą rzeczą, którą mamy, mamy taki sweterek, taki dość wakacyjny. On jest taki crop topowy. Widzę, że jest taki dość spoko materiał. Musimy to przymierzyć, bo zobaczymy. Nie wiem, czy ta bluzka będzie ok, czy nie. Jejku, w ogóle mam pod spodem taki mega neonowy stanik, wręcz pomarańczowy, więc nie będzie pewnie pasował do wszystkich rzeczy. Najwyżej będziemy przebierać. Ale słuchajcie, tak się prezentuje pierwsza rzecz. Jest to właśnie ten sweterek. Kurde, wydaje mi się, że wygląda serio spoko. Może do troszkę wyższych spodni, bo te spodnie, które teraz mam, one mają średni stan, a jakby się ubrało wysokie, to by chyba dobrze wyglądało. Co sądzicie? Ten sweterek ogólnie polega na tym, że mamy tutaj takie paseczki. Oczywiście możemy go troszkę bardziej poluzować, więc będzie taki trochę szkolny, bardziej elegancki. A tutaj mamy taki fajny, wakacyjny top i według mnie to wygląda, prezentuje się lepiej, ale tego jednak nie ubierzemy wszędzie. Ale serio, do zdjęć będzie idealne. Oczywiście to możemy sobie tutaj zawiązać. Okej, pierwsza rzecz jest jak najbardziej na plus. Mi się to podoba. Biorę od razu drugą, następną rzecz. Nie patrzę po prostu, co to jest. Po prostu sięgam. Chyba, że jest to strój kąpielowy. To wszystkie stroje kąpielowe odłożymy sobie na później. I chyba jest to strój kąpielowy. Nie, nie jest to strój kąpielowy. Okej, mamy tu jakąś koszulkę. No dobra, ale on tak się prezentuje. Przymierzę, zobaczymy, jak to się będzie prezentować. Także uwaga, bo wcześniejsze przejście mi nie wyszło, zapomniałam dograć, także uwaga, teraz wyjdzie. Okej, tak to się prezentuje. Niestety nie mam białego stanika. Nie wiem, gdzie on jest, chyba musiałbym się zapodziać w praniu. Ale tak to wygląda, jeśli chodzi o czarny stanik. Nie prześwituje aż tak bardzo. Jest to taka koszulka hiszpanka. Według mnie wygląda to naprawdę serio dobrze. Okej, koszulka na plus, podoba mi się. Teraz sięgam po następną rzecz i następną rzeczą. Okej, to jest taka po prostu jakby koszulka wiązana, nie mam pojęcia, jak to się wiąże. Zaraz pokombinujemy, ale dobra. Przebieram się w to. Widzę, że materiał jest takim, taki so-so, ale dobra, zobaczę i zobaczymy, jak to wygląda. Okej, kolejna koszulka. Jeśli chodzi o tą koszulkę, ona będzie leżeć w takiej pozycji, jaką wy jakby splączecie. Ja zrobiłam tak ogólnie, to jest jakby takie, wiecie, takie otwarte, z takim dość sporym dekoltem. I wiadomo, to nie jest koszulka do szkoły przede wszystkim, ale jakaś taka wakacyjna, nie no, to ogólnie są wakacyjne rzeczy. I powiem Wam, że jestem naprawdę z tego zadowolona. W sensie podoba mi się to, serio. Wzięłam jakąś kolejną rzecz, jest jakaś taka jakby tie-dye koszulka. Właśnie wybierając tą koszulkę, chciałam jakąś taką tie-dye.
i ona ma taki bardzo jakby śliski materiał, taki, nie wiem czemu, ale ten materiał mi się kojarzy z jakimś takim sportowym. Ale ta koszulka to jest taki zwykły tie-dye z napisem happy. To kiedyś było mega modne, to jest taki hipisowski wzór. Teraz to troszkę wyszło chyba z mody. Ja chciałam ogólnie bez napisu happy, ale z napisem też mi pasuje i wydaje mi się, że jak będzie ładnie leżeć, to na pewno ją sobie zostawię. Tak się prezentuje ta bluzka i jak mówiłam, że ta czarna jest moim faworytem, to chyba jednak zmienia zdanie. Co prawda materiał średnio mi leży, jest taki strasznie śliski, ale powiem wam, że szukałam takiej koszulki właśnie w takim stylu. Chciałam, żeby rękawy tutaj były duże, żeby to wszystko było duże, ale żeby jak się związało, ładnie pasowało i powiem wam, że jest naprawdę fajna, taka właśnie hipisowska, wakacyjna przede wszystkim i wydaje mi się, że do jakiejś sesji zdjęciowej w LA będzie idealna. I co, lecimy z kolejną. Może teraz weźmiemy sobie jakiś dodatek. Mam tutaj również taki właśnie dodatek. Nerka z paskiem. Okej. Wygląda to w następujący sposób. Mamy jakby takie coś i do tego mamy dołączony pasek, który swoją drogą, no, wygląda taki zwykły, tani pasek. O, proszę bardzo. Przewlekamy to na drugą stronę. I teraz po prostu nosimy. Okej, wiadomo, zawsze jak w każdym pasku jakimś nowym, który kupuję, trzeba zrobić oczywiście nową dziurkę. Na razie będzie troszkę za duży, ale wygląda to tak. Nie wiem, czy wy to w ogóle widzicie. Może stanę na pufie. O, jak to widzicie, prezentuje się to tak i wydaje mi się, że na jakąś imprezkę taką, na przykład do klubu czy coś w tym stylu, to będzie idealne dla wielu dziewczyn. Co prawda dla mnie, kurde, ja jestem typem osoby, która musi mieć zawsze wszystko pod ręką. Dobra, lecimy od razu z kolejną rzeczą. I to jest rzecz, która w sumie podobała mi się najbardziej, chyba z wszystkich, jeśli chodzi o zdjęcie, jak wyglądało. Tylko ciekawe, jak będzie z jakością. Tu są w ogóle dwie rzeczy w zestawie. Mamy tutaj taką zwykłą białą koszulkę, która jest dosyć mocno wygnieciona i dosyć spora, no ale okej. I do tego mamy takie różowe. Te ogrodniczki są ogromne, jejku. Dobra, ale przymierzę to, ale obawiam się, że niestety będzie to za duże. Jeśli chodzi o ten zestaw, nie jestem przekonana, z racji, że no sami zobaczcie. To jest po prostu na mnie za duże. Okej, słuchajcie, a więc tamten kombinezon był niewypałem, dlatego od razu się przebrałam już w kolejny. Po prostu wyglądałam w nim jak pięciolatka, było mi w nim widać pół tyłka. Nie jest on po prostu do mojego typu budowy ciała, może komuś innemu się spodoba. Jak coś, będę go najprawdopodobniej sprzedawać na Vinted. Pięknie zapakowany, bez oderwanej metki, założony na mnie tylko raz. Także zapraszam jak coś na Vinted. Od razu założyłam drugi kombinezon, w którym muszę przyznać, że troszeczkę czuję się jak babcia. Tak on się prezentuje, czekajcie, ale stanę tutaj. Jest to taka dość krótka spódniczka i do tego taki top. Ogólnie najbardziej mi się w tym wszystkim podobał ten top, z racji, że tutaj te ramionczka są z perełek. Ogólnie jeśli chodzi, to top na 100% zostawię sobie i założę na jakąś imprezkę. Pod tym topem nie mam żadnego stanika, a jeśli chodzi o dół, no to w sumie nie wiem, jest dużo za duży. Patrzcie, ja ogólnie spijam sobie z tyłu spinką, popatrzcie na to, widzicie to? To jest po prostu o tyle za duże. Kolejną rzecz mamy tutaj i jest to najprawdopodobniej jakiś top. Okej, a więc tak się prezentuje ten top i jeśli chodzi o to, no to jest on dość spory, ale wydaje mi się, że nie na tyle, że jakoś nie mogłabym go nosić, bo wydaje mi się, że nie wygląda to serio źle, nie odstaje mi ten top też nigdzie. Też w sumie spoko wygląda ten dekolt, więc nie wiem. Wydaje mi się, że mogę go sobie zostawić, może go jakoś wykorzystam. Lecimy teraz z kolejnym kombinezonem i najprawdopodobniej on też będzie duży. Kto by się spodziewał? To po prostu wygląda, jakbym to wszystko miała po starszej siostrze, serio. Spójrzcie na to. Strój bardzo ładny, kombinezon bardzo mi się podoba, ale jest na mnie za duży, także jeżeli są jakieś dziewczyny, taka duża S-ka lub mała M-ka, to wbijajcie na moje Vinted, bo niestety to też również będzie kombinezon, którego najprawdopodobniej się pozbędę. Okej, wydaje mi się, że za full zostały mi już tylko stroje kąpielowe, więc teraz przejdziemy na szybko do HM-u i później znowu wrócimy do za full, a więc tak. Zamówiłam w HM-ie dwie rzeczy, warte bardzo polecenia, bo są to jeansy. Jeansy z wysokim stanem. Pierwsze są takie zwykłe, ja mam rozmiar 32, tak się one prezentują. Mogą się one wydać dość duże, ale powiem wam, że to są chyba jeansy, które najlepiej leżą, jakie kiedykolwiek miałam, serio.
Patrzcie na to, one wyglądają po prostu genialnie. Zaraz je na siebie założę i tutaj mamy jeszcze takie szare. Szare są chyba moimi ulubieńcami. Proszę bardzo, już były noszone w ogóle. Raz miałam je już na zdjęciu, nawet na Instagramie. No i co, shorty według mnie leżą po prostu perfekcyjnie. Po prostu idealnie, serio. Shorty najlepsze ever. Polecam H&M, serio, shorty. Teraz przejdziemy szybko do Bershki i do moich ulubionych topów. Mamy tutaj trzy topy. Mamy czarny, kremowy, niebieski. Mam jeszcze taki różowy, ale jest w praniu, bo już miałam je na sobie. I powiem wam, że to są topy po prostu genialne, serio. To są najlepsze topy, jakie kiedykolwiek miałam. Mega polecam. Bershka ma je chyba za 30 zł, czy coś takiego. W różnych właśnie wariantach kolorystycznych. Ja mam wszystkie, także mam niebieski, czarny, ten kremowy i różowy, poza białym. Powiem wam, że na przykład taka stylówka jest po prostu idealna. Perfekcyjnie dopasowane shorty, perfekcyjnie dopasowana, ładnie leżąca koszulka i mi się to bardzo, bardzo podoba. Dajcie znać, co wy sądzicie. Ja tak na spokojnie mogłabym gdzieś wyjść. Teraz wydaje mi się, że czas jeszcze przejść do dodatków, które właśnie wybrałam sobie na Zaful. Mamy tutaj między innymi jedne okulary. Zaful nie ma jakiejś dużej, jeśli chodzi o wybór, dużego wyboru okularów, a znalazłam jedne bardzo fajne, idealne na jakąś sesję. I powiem wam, że ja się bałam, że w takich okularach będę wyglądać dość dziwnie, a nie jest chyba aż tak źle. Nie no, powiem wam, że oksy serio, serio fajne do jakiejś sesji czy coś w tym stylu. Jeśli chodzi o dodatki, to mam jeszcze dwa. Mam dwa naszyjniki. Nie wiem, miałam już kiedyś biżuterię z Zaful i mi się w miarę sprawdziła, była spoko. Sprawdzimy, jak jest, bo wtedy zamawiałam srebrną biżuterię, a teraz zamówiłam tylko i wyłącznie złotą, więc... A w sumie złotej biżuterii jeszcze nigdy nie zamawiałam na Zaful. Okej, tak się ogólnie prezentuje ten naszyjnik. Wydaje mi się, że całkiem spoko. Jest to właśnie taki poczwórny naszyjnik. Tutaj mamy takie jakby kryształki i to jest troszkę luźniejsze. A tutaj mamy trzy takie jakby z takimi kuleczkami. Właśnie naszyjniki, które mają służyć właśnie bardziej jak taki choker. Można to oczywiście dać trochę haciaśniej. Otwieramy ostatnią biżuterię, jaką mam. Czyli takie jakby gwiazdki. I to widzę, że to jest po prostu zwykły choker w gwiazdki. Bardzo ładnie wygląda, chociaż myślałam, że te gwiazdki będą troszeczkę drobniejsze, ale są spoko. No także, ale ten, powiem wam, że ten naszyjnik mi się bardzo podoba i na razie w nim zostanę, bo no fajny jest po prostu. Okej, i teraz zostały nam już ostatnie rzeczy, czyli stroje kąpielowe. Z tego co widzę, to mam tutaj cztery stroje kąpielowe, chyba że szczęście się pomyliłam i coś nie jest strojem, ale zaraz zobaczymy. Okej, pierwszy strój to jest taki dół, a jeśli chodzi o górę, to ona się prezentuje tak. Nie wiem, dobra, założę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Okej, jeśli chodzi o pierwszą górę, to prezentuje się ona tak. Jest to po prostu taki zwykły pasek. Nie będę nawet zakładać dołu, bo po prostu już wiem, że on będzie za duży. Okej, jeśli chodzi o drugi strój, to ten jest na razie o wiele lepszy. Dół praktycznie jest idealny, co prawda on z tyłu jest dość mocno wykrojony, nie będę się obracać, ale jest naprawdę spoko, ta góra mi się bardzo podoba, jest bardzo fajna, także na razie strój kolejny na plus. Lecimy od razu z następnym, teraz przejdziemy do białego stroju. Uwielbiam białe stroje, bo one pięknie nam podkreślają opaleniznę i tutaj góra widzę, że jest bardzo ładna i dół trochę duży, no ale zobaczymy. Kolejny strój i ten jest po prostu prześliczny. Naprawdę ten dół, myliłam się, jest taki praktycznie idealny, a jeśli chodzi o górę, to ta góra jest naprawdę przepiękna. To wiązanie tutaj jest śliczne, także naprawdę kolejny super strój. Na razie wszystkie stroje mi się podobają. Może ten pierwszy nie był jakiś taki mega super, bo był trochę za duży, ale był spoko. Ostatni strój chyba, jaki nam został. Duży fest. I kolejny mega, mega ładny strój. Serio, w sensie on jest naprawdę przepiękny. Serio, te ramionczka tu, to mi się mega podoba. Okej, moi drodzy, a więc to tyle już rzeczy, które dla was przyszykowałam na tym holu zakupowym.
Dajcie znać, czy które rzeczy Wam się podobały. Część właśnie będziecie mogli znaleźć na moim Vinted, także zapraszam do linku w opisie, tam właśnie znajdziecie moje konto. No i co, powiem Wam, że ja na przykład ze strojów kąpielowych wszystkich jestem bardzo zadowolona, a obawiałam się, że stroje kąpielowe akurat będą najgorsze, bo bałam się, że będą po prostu za duże. No i co, ja dziękuję Wam za ten odcinek. Pamiętajcie, żeby subskrybować. Do następnego i cześć!